Halo, kłaniamy się Państwu w pas ze stadionu, na którym już za chwilę ciekawie zapowiadające się spotkanie. Dzisiejsze spotkanie będzie wraz ze mną komentował Jacek Laskowski. Ja nazywam się Tomasz Smokowski. Dla obu drużyn będzie to drugi mecz w fazie grupowej FIFA World Cup. Reprezentacja Japonii stanie do walki z Kostaryką. Każdy mecz w fazie grupowej jest ważny. Trzeba regularnie gromadzić punkty i grać swoje, nie oglądając się na rywali. Liczę na dużo dobrych piłkarskich emocji. Oto wyjściowa jedenastka reprezentacji Kostaryki. Zaczynamy mecz fazy grupowej FIFA World Cup. Mecz Mistrzostw Świata. Ach, niewiele brakowało, by dojść do tej piłki. No ale mamy aut. I przerzut piłki w poprzek na drugie skrzydło. Kumagai. Shiori Miyake. Spokojnie budują tę akcję, wręcz z chirurgiczną dokładnością. Dobre teraz wrzucenie z flanki, ale to zagranie nie sprawiło większych problemów w bramkarce. Bez trudu wyłapała piłkę. Wejście po piłkę na piątkę z plusem. Shiori Miyake. Hasegawa. Dobra, teraz piłka górą. Jest dośrodkowanie. Świetnie. I pani sędzia wskazuje na 11 metr od bramki. Spójrzmy, czy będzie zaraz 1-0. I gol! Pewny strzał! Piłka ląduje w bramce. Dobrze wykonana jedenastka. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0.
Yen. Benavides. Rodriguez. Venegas. Dobrze odczytane intencje. Niebezpieczeństwo zażegnane. Ściąga na siebie uwagę całej obrony. Mamy centrę i tłok w polu karnym. Nie ma bramki, a niewiele brakowało. Piłka przeszła milimetry od słupka. Trzeba pochwalić tę główkę. Dobre podejście pod piłkę, dobra siła, ale tym razem szczęście nie sprzyjało. I przejęta piłka. To bramki mają już blisko. Można by coś tu wymyślić. Może teraz wyrównać. Ważna interwencja. Tu mogła być bramka. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. Okazja jak marzenie. Jest tam trochę miejsca w szesnastce. Dogrywa na wolną pozycję. Mamy gola, proszę Państwa! Prowadzą dwiema bramkami. W pełni zasłużenie. Widać tutaj jak na dłoni, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. No i wyjątkowo komfortowa sytuacja w polu karnym. Nikt tam nie pilnował, nie interweniował. Wystarczyło nadstawić głowę i pyknąć piłkę do bramki. Do zera. Gramy dalej. Okazuje się, że pogramy tylko o minutę dłużej. Venegas. Granados. I koniec pierwszej połowy. A my zapraszamy Państwa na przerwę. FIFA World Cup. Zaczynamy drugą połowę meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata. No i strzela! Ale wyłapanie tego nie jest dla bramkarki najmniejszym problemem. Pewnie zatrzymuje strzał. Nieźle było to przymierzone, ale jednak odrobinę niecelnie. Naprawdę niewiele zabrakło. Minimalnie źle ułożona stopa. Na Sugita. Obiecująca wrzutka. Powiem szczerze, nie wiem jak mógłby paść tu gol. Przede wszystkim to musiałaby być główka w światło bramki.
Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. Bramkarka wybroniła to jak na treningu. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Rodriguez. I strata. Fatalne zagranie. Bardzo dobrze teraz drybluje. Nie daje sobie zabrać piłki. Bardzo dobrze teraz to broni. I teraz jedna z drużyn decyduje się na zmianę. Zrożnego w okolice jedenastki. Uwaga, źle wybiła, dalej groźnie. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Przekroczone przepisy i oczywiście rzut wolny. Aż się prosi, żeby go wykorzystać. Nie sprawił jej kłopotów ten wolny. Pewnie łapie piłkę. Bardzo spokojna interwencja. Granados. Ładny odbiór. A przed... Uwaga, wychodzi sam na sam. Fatalne pudło. Zupełnie nieudany ten w zamyśle techniczny strzał. W sytuacji sam na sam czasem nerwy biorą górę nad umiejętnościami. No, tak to można podawać na Orliku. Łatwy przechwyt. Granados. Cruz. Wrzuca piłkę pod bramkę. Ależ obrona! To wymagało nie lada umiejętności. To był bardzo trudny strzał. Tym większe gratulacje za kapitalną obronę. Zdecydowała się na dalekie dogranie. No, dobrze się teraz rzuciła do tej piłki. I mamy kolejny rzut rożny. Pole karne, głęboko teraz. Nic z tego kornera. Dobre krycie, wymusza stratę piłki. Ostatni gwizdek oznacza, że już nikt nie wydrze im tego zwycięstwa w dzisiejszym meczu Mistrzostw Świata. Mogą być z siebie dumne, nie sądzisz? Na pewno ten wynik może cieszyć. Pewne zwycięstwo dwoma golami pokazały dziś naprawdę solidną grę i skuteczność, zostawiając rywalki w pokonanym polu.